Cześć, witam Was moi kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją kart, które dostałam od widzów w grudniu. Myślę, że można je sobie obejrzeć. By Patrick Valenza, Deviant Moon Tarot. Będziemy je sobie oglądać. Przyszły do mnie w takim zwyczajnym pudełeczku. Nie ma lekko. Patrzę, czy wszystkie karty powyciągać. Słuchajcie, ja ich nie przekładałam, więc też ta talia może być, nie wiem, poukładana, nie poukładana. Zobaczymy, jak będzie, ale chciałam dać Wam porównanie wielkości, bo one są troszeczkę mniejsze niż takie zwyczajowe karty tarota. Zobaczcie, taka, bym powiedziała, mała wersja. Tyły mają bardzo ładne, to co ja lubię, że nie widać, gdzie jest przód, gdzie tył, nawet jeżeli odwrócicie kartę i sobie popatrzymy na obrazki. Widzę, że zaczyna nam się od koloru mieczy. Ja tu postaram się tak mocno nie kiwać. One są, Wam powiem, takie specyficzne. As mieczy, dwójka mieczy. To równowaga jest widoczna w tym czarnym, białym. Trójka mieczy, też dosyć wyrazista. Gdzieś tam nie tyle wzorowana na łajcie, co te trzy miecze przebite sercami, to i owszem. Zobaczcie, czwórka mieczy na katafalku. Gdzieś tam się przewijają łajtowskie znaczenia, nawet postawa, jak gdyby... Także no są specyficzne, powiem Wam. Ja czasem robię przeglądy talii, których używać raczej nie będę. Ósemka mieczy fajna na wieży, zamknięta pani. Dziewiątka mieczy w łóżku się zgadza, lęki, strachy się zgadzają. Dziesiątka mieczy powbijane noże wszędzie. Tutaj ktoś z własnego pudełka nie widzi świata, a noże jednak go przebijają. Takoż to też jest. I teraz mamy paś mieczy. Królowa mieczy przypomina tą królową serc, nie? Z Alicji w Krainie Czarów. Tym kolorem. Rycerz na koniu, by się zgadzało. Król w koronie. Się zgadza. Co my mamy teraz za kolor? Puchary. A z pucharów bardzo ładny. Bardzo ciekawa dwójka pucharów. Trójeczka zabawowa, ale ryba ich podżera, żeby za dużo przesytu nie było. Czwórka pucharów, o, fajna symbolika, tak? Z łajta pamiętamy, że ktoś siedzi pod drzewem i nie przyjmuje pucharu, to jest wręcz zrzucany ten puchar. Piątka pucharów, mleko się rozlało. Szóstka. Powrót do dzieciństwa, małe teatrzyki. Siódemka pucharów. No powiem Wam, że taka bardzo ciekawa jest ta talia. Jeżeli ktoś zna łajta, to tutaj nawet bez czytania potrafi odnaleźć pewne rzeczy, symbolikę. Nie powiem, że mi się podoba. Ale nie o to chodzi w kolekcjonowaniu kart tarota, żeby się wszystkie podobały. Jednymi jestem zachwycona, inne po prostu są, ale na pewno jest bardzo ciekawa. Ale As Buław mi się podoba. Jest trochę creepy, nie? Gdzieś te księżyce tutaj, no Deviant Moon. No takie trochę Deviant, trochę Moon. Fajne mają te buławy wygląd. No i te kolorki troszkę się różnią, tak jak powinno być w kartach tarota. Mam nadzieję, że Wam moja łapa nie przeszkadza, ale zobaczcie, one właśnie nie są duże, nie? Na ręku się umieszczą. Dziewiątka buław. No i te maski, to takie jest wszystko.
Paś jaki? Paziowie mają chyba te księżyce tutaj. Królowa fajna. Królowa była fajna. Rycerz na robaku. Król. I mamy ostatnie, czyli monety. No, smok, słuchajcie, smok. Monety, pilnowanie skarbu. Dwójeczka też zacna. Balans monetami. Trójka monet. Młotek poszedł w ruch. A to troszeczkę inna specyfika. Czwóreczka. Piątka z charakterystycznym oknem. Szóstka monet. A ile monet ukryte, a ile dawane? Dobre. Dobre. No, wiecie, ja wam robię te przeglądy talii po to, żebyście wiedzieli, czy wam się spodoba, czy będzie z wami rezonować. I im więcej talii sobie zobaczycie, tym zawsze można wybrać, prawda? Albo tak po prostu z ciekawości się zapoznać, bo i czemu by nie? I czemu by nie? Królowa i król. O, tu się nam rycerz zapodział lekko, nie kolejnie. No i głupiec jest zacny. Głupiec w talii bywa naprawdę bardzo słabym momentem w taliach generalnie. A tutaj bardzo pasuje do talii. W ogóle ona jest cała spójna. Cała jest creepy. Kapłanka, księżyc, dwie kolumny. Cesarzowa. Wszystko się zgadza w sumie. Cesarz. Trochę marsylska postawa. Kapłan zjeżdża nam. Kochankowiec. Jest bardzo spójna rysunkowo. Nie można jej tego odmówić. Ktoś, kto to projektował. Ten pan, jeszcze raz, by Patryk Walenza. Tak, to jakby bardzo spójnie to zrobił. Mówię, to nie jest moja estetyka, to nie jest moja urodność, ale jeszcze takiej talii w swoich... No i ona na marsylskim jest wzorowana, bo zobaczcie, 11 kartą jest siła tak naprawdę, więc tak jak w marsylskich przyporządkowaniach, zawsze jestem ciekawa śmierci i diabła. Aż jestem ciekawa, zaraz będzie umiarkowanie. No, prawie, że anioł. nie straszy. No, taki nasz Boruta Rokita w lekko gorszym wydaniu. Wieża jest wieżą po marsylskiemu. Gwiazda gwiazdą, tylko z głowy jej wychodzą. Matko, poczekajcie. No, tak jakieś gałęzie wyglądało to na podglądzie akrobale. Księżyc fajny, jak w teatrze. Słońce fajne. Fajne, ale mówię, ja nią raczej kart stawiać nie będę. Karta świata. Syrena. Ni to kobieta, ni to ryba. Ani to zjeść, ani przelecieć. No. Tak. Tak, także tak wygląda talia. Mam nadzieję, że z ciekawością sobie obejrzeliście i powiedzcie mi, co o niej myślicie. No i jak zwykle przy pierwszych taliach, przy pierwszych oglądach, bardzo lubię ten moment losowania karty, nie wiem dlaczego. Bardzo dobrze się tasuje, chciałam powiedzieć. Jest zrobiona niby z takiego cienkiego papieru, ale no jak złoto się tasuje. Zresztą ona jest mała, więc można ją sobie wygiąć, nagiąć. Jak się podoba, z rąk nie leci. Zacnie wygląda. No i zobaczymy, co nam się tutaj odkryje. I mamy piątkę pucharów. Czyli w sumie taka energetyka tej talii lekko zakryta, dwuznaczna, jakby ją dobrze pooglądać. Przypuszczam, że i owszem. Jeżeli miałabym porównywać to do Wielkich Arkan, to dla mnie Piątka Pucharów jest trochę takim księżycem. Są emocje, jest zakrytość, ciemność.
I troszkę tak to wygląda. Także tak, tak prezentuje się talia. Czekam na Wasze głosy. Jak Wam się podoba, nie podoba. Mi się nie podoba. Kolekcjonersko jest fajna. Jest ciekawa. I inna. Poza tym jej nie miałam, więc to też jest dla mnie ważne. Jako kolekcjonerski zbieracz tarotów. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia.